Szanowni Państwo, otwieram obrady 38 sesji Rady Gminy Ostaszewo. Na podstawie listy obecności stwierdzam prawomocność obrad. Na 15 radnych obecnych jest 10. Nieobecny radny Mirosław Nowak, radna Joanna Orłowska, radny Arkadiusz Szczeran, radna Jolanta Moryto i radny Mariusz Kunecki. Witam serdecznie Państwa radnych, Pana Wójta, pracowników Urzędu Gminy, a także przedstawiciela naszych lokalnych mediów. Szanowni Państwo, porządek obrad dzisiejszej sesji wygląda następująco. Punkt pierwszy. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności. Punkt drugi. Przyjęcie proponowanego porządku obrad. Punkt trzeci. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. Punkt czwarty. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w gminie Ostaszewo na lata 2018-2023. Punkt piąty. Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie prac związanych z stosowaniem wyrobów zawierających azbest. Punkt szósty. Podjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest gmina Ostaszewo. Punkt siódmy. Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia ze Stowarzyszenia Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej. Punkt ósmy. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia wójta gminy Ostaszewo. Punkt dziewiąty. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2017 rok. Punkt dziesiąty. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla wójta. Punkt jedenasty. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok. Punkt 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2021. Punkt 13. Informacja o działalności wójta w okresie międzysesyjnym. Punkt 14. Interpelacje i zapytania radnych. Punkt 15. Sprawy bieżące. I punkt 16. Zakończenie obrad sesji. Szanowni Państwo, do porządku obrad dzisiejszej sesji chciałbym, abyśmy wprowadzili jeszcze projekt uchwały w sprawie przekazania środków pieniężnych Ochotniczej Straży Pożarnej w Ostaszewie. Uchwała ma charakter porządkujący. Chodzi o po prostu nazewnictwo, bo przypominam, że podjęliśmy w marcu uchwałę w sprawie zgody na udzielenie pomocy finansowej dla SPW w Ostaszewie, ale ustawa o finansach publicznych obliguje nas, żebyśmy się posługiwali inną terminologią. Dlatego ta uchwała będzie miała charakter jedynie porządkujący. Z mojej strony jedynie jeden wniosek o wprowadzenie dodatkowego projektu uchwały. Czy Państwo radni do odczytanego przeze mnie proponowanego porządku obrad macie jeszcze jakieś uwagi, wnioski? Jeśli nie ma, kto z Państwa radnych jest za wprowadzeniem do porządku obrad dzisiejszej sesji projektu uchwały w sprawie przekazania środków pieniężnych OSP w Ostaszewie? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. 11 radnych głosowało za. Zmiana została wprowadzona. I kto z Państwa radnych jest za przyjęciem proponowanego porządku obrad wraz z dokonaną zmianą? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. 11 radnych głosowało za. Porządek obrad wraz ze zmianą został przyjęty. Przechodzimy do kolejnego punktu. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. Przypomnę, że ostatnio na sesji zebraliśmy się w dniu 8 maja 2018 roku. W sesji tej został sporządzony protokół nr 37/2018. Jego projekt był dostarczony Państwu, był też wyłożony dzisiaj w sali narad. Czy Państwo radni macie jakieś uwagi do protokołu z poprzedniej sesji? Jeśli nie ma uwag, przegłosujmy ten protokół. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem protokołu nr 37/2018 z sesji Rady Gminy Ostaszewo z dnia 8 maja 2018 roku? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. 11 radnych głosowało za. Protokół nr 37/2018 został przyjęty. I przechodzimy już do punktu dotyczącego pierwszego projektu uchwały, mianowicie uchwały dotyczącej przyjęcia.
przyjęcia programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w gminie Ostroszewo na lata 2018-2023. Przypomnę, że na wspólnym posiedzeniu komisji, które odbyło się w zeszłym tygodniu, gościliśmy pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostroszewie, który omówił dosyć szczegółowo przygotowany program. Pani również odpowiedziała na wszelkie pytania radnych, jakie były związane zarówno z tym programem, jak i z działalnością Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostroszewie. Projekt uchwały został przyjęty przez wszystkie komisje bez uwag. Czy od czasu sesji Państwo radni jeszcze jakieś uwagi do projektu tej uchwały pojawiły się może? Jeśli nie ma uwag, przystąpię do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały w sprawie przyjęcia programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w gminie Ostroszewo na lata 2018-2023? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. 11 radnych głosowało za. Uchwała została przyjęta. I otrzymała numer 38/238/2018. Kolejny projekt uchwały dotyczy zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie prac związanych z stosowaniem wyrobów zawierających azbest. I nad tym projektem uchwały chciałbym, żebyśmy się jeszcze dzisiaj troszkę zatrzymali, ponieważ od czasu komisji wpłynęło jeszcze pismo z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi skierowane do Pana Wójta dotyczące właśnie projektu tej uchwały, którą będziemy za chwilkę procedować. Również Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów skierował do Pana Sekretarza na zadane przez nasz Urząd pismo w sprawie wyjaśnienia określonych kwestii związanych z projektem tej uchwały. Z pism tych wynika, że musimy w projekcie uchwały, który procedowaliśmy na wspólnym posiedzeniu komisji, zmienić podstawę prawną oraz wyrzucić w paragrafie 7, jeżeli macie Państwo przed sobą projekt tej uchwały, który jest regulamin załącznikiem. W paragrafie 7, w punkcie 2, litera A, wyrażenie obrotowych musimy zmienić na podatkowych. Usuwamy punkt B w całości. Także punkt 2 będzie się składał jedynie z litery A i B, ponieważ litera C będzie literą B. Zmieni się również podstawa prawna. Rozporządzenie Komisji z dnia 15 grudnia 2006 roku w sprawie stosowania artykułu 87 i 88 Traktatu do Pomocy de Minimis. Panie Sekretarzu, czy coś jeszcze? No tutaj ta drobna zmiana w samej treści uchwały 19/2013 roku, ale to jest taki błąd, literówka po prostu. Czy jeszcze coś myślimy radnym? Jeszcze w paragrafie 7, punkt 2, czyli punkt 4 i należy dodać, ja na tego czytam, bo wersja słuszna jest, warunki wyprzedzania dotacji celowej stanowiącej pomoc de minimis w rolnictwie lub pomoc de minimis w rybołówstwie. Brakuje samej pomocy de minimis. Czyli będzie pomoc de minimis w rolnictwie i pomoc de minimis w rybołówstwie. Czyli dodajemy jeszcze jeden zwrot. Jak Państwo pamiętacie, pracownik na wspólnym posiedzeniu komisji zajmujący się tymi kwestiami również omówił projekt tej uchwały i samego regulaminu. Tutaj, korzystając z obecności kamery, póki co program dotyczący usuwania wyrobów zawierających azbest został zawieszony. Nie jesteśmy w stanie powiedzieć, kiedy ten program zostanie ponownie uruchomiony. Miejmy nadzieję, że to nastąpi, że tak jak co roku będziemy mogli wspomagać naszych mieszkańców w działaniach powodujących usuwanie azbestu z terenu naszej gminy.
Czy Państwo radni jeszcze macie jakieś pytania, uwagi do projektu tej uchwały? Jeśli nie ma pytań, przystąpmy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. 11 radnych głosowało za. Uchwała została przyjęta i otrzymała numer 38, łamane na 239 na 2018. Kolejny projekt uchwały dotyczy określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest gmina Ostaszewo. Również projekt tej uchwały został przedyskutowany podczas wspólnego posiedzenia komisji. Otrzymaliśmy wyjaśnienie od pracownika ochrony gminy zajmującego się tymi kwestiami. Dowiedzieliśmy się, skąd konieczność. Wiąże się to z wejściem w życie ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych. Czy Państwo radni macie jeszcze jakieś pytania od czasu komisji, może się nasunęły? Jeśli nie ma pytań, przystąpmy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest gmina Ostaszewo? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. 11 radnych głosowało za. Uchwała została przyjęta i otrzymała numer 38, łamane na 240 na 2018. Jak sobie Państwo przypomnicie, na wspólnym posiedzeniu komisji dyskutowaliśmy o projekcie uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Ostaszewo, ale też pamiętamy, że ten projekt uchwały będzie procedowany, przyjmowany w dalszej kolejności, ponieważ jeszcze będą przedsiębiorcy mogli składać wnioski o udzielenie zezwolenia na sprzedaż tych napojów alkoholowych. To, jeżeli sobie to dobrze przypominam, do września musimy tę uchwałę podjąć, także dzisiaj tego projektu uchwały nie będziemy przyjmować, poczekamy na jeszcze inne głosy. Kolejny projekt uchwały dotyczy wystąpienia ze Stowarzyszenia Związek Gmin Wiejskich Rzeczpospolitej Polskiej. Może też korzystając z obecności kamery, od 1996 roku nasza gmina należy do Stowarzyszenia Związek Gmin Wiejskich Rzeczpospolitej Polskiej i podczas posiedzenia komisji pojawiły się głosy, że być może jest to zbyt pochopna decyzja, abyśmy wystąpili z tego stowarzyszenia. Może z jednej strony ponosimy składki członkowskie i wynoszą one za ostatnie lata odpowiednio. Za 2014 rok 976 zł, za 2015 1125, za 2016 1120 i za 2017 1118 zł. No, z tytułu przynależności do stowarzyszenia nasza gmina nie czerpie żadnych wymiernych korzyści, ani wizerunkowych, ani rzeczowych. I z jednej strony przynależność jest tylko obciążeniem dla budżetu gminy Ostaszewo, ale tutaj chociażby pan radny Andrzej Przewdzieczyński podniósł głos, że być może nie powinniśmy występować z tego stowarzyszenia, lecz korzystać z tych wszystkich możliwości, które przynależność nam daje. Panie radny, czy chciałby pan jeszcze nawiązać do swojego wystąpienia z komisji? Mogę parę słów powiedzieć, chociaż wszyscy tutaj byli. Ja mam wątpliwości z tego względu, że w momencie, kiedy wstępowaliśmy, jeździliśmy
na te walne zgromadzenia roczne, czy może nawet częściej, byłby i pan Stadnicki jako wójt jeździł, ja jeździłem też jako przewodniczący Rady Gminy, były tam podejmowane różne uchwały, czy jakieś petycje do rządu, do władz centralnych, w imię obrony samorządów, tak? I teraz ja mam z tego względu wątpliwości, bo faktycznie ponosimy jakieś koszty tych składek, ale jeśli nie jeździmy, nie bierzemy tam udziału, to i niewiele znaczymy. Moje obawy główne polegają na tym, że jeśli wszystkie gminy by były zrzeszone w tym stowarzyszeniu, to jako gminy względem państwa, względem Sejmu stawimy jakąś siłę. Natomiast jeśli będą gminy występować z tego, to państwo z samorządami w ogóle się nie będzie liczyć, jak się w tej chwili coraz mniej liczy. I stąd główne moje wątpliwości, czy warto występować, nie stanowić jakiejś siły. Poza tym, w tym czasie, kiedy my jeździliśmy, bo ja byłem chyba ze dwa razy, pan Stadnicki był częściej, wiem, że i Krzyżmowski był. Przekazywaliśmy wiadomości Radzie Gminy, co się tam działo, o czym mówiliśmy, więc byliśmy trochę zorientowani, co się dzieje na podwórku ogólnokrajowym. Natomiast jeśli nie będzie należeć, to wiadomo, że do nas, nie wiem, czy teraz w ogóle przychodzą, bo pierwsze przychodziły też do gminy z tego stowarzyszenia, przychodziły też informacje, co się na bieżąco tam dzieje. No i stąd moje główne obawy, że nie będziemy jedną z tych gmin, które przypuśćmy w razie potrzeby, by popierały Stowarzyszenie Ogólnopolskie, które reprezentowało i chyba reprezentuje gminy względem Sejmu, względem władz państwowych, względem rządu. No to główna moja taka obawa. No ale jeśli to nie przynosi żadnych, przypuśćmy, korzyści w tej chwili, to ja nie wiem, czy dlatego, że stowarzyszenie staje się słabe, bo też my jako radni w tej chwili nie wiemy, nie mamy tych informacji, a powinna być, mi się zdaje, tutaj ile to stowarzyszenie liczy członków, tak? No bo jak liczy w tej chwili 200 czy 300, no to rzeczywiście radna to jest siła. Natomiast jeśli by liczyło tam, no nie wiem, 1500, 2000, to jest jakaś siła. I stąd moje wątpliwości. Ja dlatego się wstrzymałem od głosu. Panie sekretarzu, czy chciałby pan jeszcze może do projektu tej uchwały? Tylko przypomnę, że w dniach 19 i 20 czerwca rozpowodował 18 kongres gmin miejskich, na którym pan przewodniczący Związku Gmin Miejskich Marek Olszewski podał, że do związku należy w tej chwili 620 gmin. To jest około 40% w ogóle gmin miejskich. Przypomnę tylko, że w Polsce mamy 2478 gmin, z czego gmin miejskich jest 302, gmin miejsko-wiejskich 628, gmin wiejskich jest 1548, czyli praktycznie do związku należy mniej niż połowa gmin na tym gminie. Czy dysponujemy informacjami, czy też inne gminy występują z tego stowarzyszenia, czy to jest jakaś teraz tendencja taka? To znaczy nie mamy takiej informacji, ale raczej ten stan utrzymuje się nawet. Tu jeszcze w nawiązaniu do słów pana radnego, ja bym chciał powiedzieć, że no, samorząd nie będzie chyba tak niereprezentowany, ponieważ jest Komisja Wspólna Rządu Samorządu Terytorialnego. Jak ona działa, no to nie nam oceniać, ale no, tam też ten głos samorządu jest słyszany. Też mam takie pewne wątpliwości, ale od 1996 roku, skoro jesteśmy członkiem, a uczestniczyliśmy czynnie jedynie kilka razy w takich spotkaniach, no to też mam wątpliwości co do celowości. Tak jakby też na komisji padł argument, że chociażby przynależność do
tutaj naszej metropolii, tutaj trójmiejskiej, dają nam wymierne korzyści, ponieważ wspólnie przystępujemy do przetargów, mamy przystotańszy opał w postaci oleju, no to jest jakaś wymierna korzyść, mamy z tego jakieś profity. Natomiast Związek Gmin Wiejskich, nie wiem, sam mam pewną wątpliwość. Czy Państwo radni chcielibyście jeszcze się wypowiedzieć? Tak, mogę jeszcze krótko. Pan radny nam miał obawy co do naszego prezentacji, naszego stanowiska, czy naszego głosu w sprawach ważnych i które są nam w tej chwili omawiane na szerokim forum. Państwo jako Rada Gminy zawsze możecie takie stanowisko przesłać do Związku Gmin Wiejskich, no, które będzie jakimś stanowiskiem na bieżących sprawach albo sprawach, na które warto by się pochylić i żeby wesprzeć albo pomóc związkowi. Także to przynależność w sumie w tym momencie też, no nie ma to wielkich związków. Państwa stanowiska zawsze będą wysłuchiwane i jeżeli będą popierane działania związku, no to tym bardziej napływ będzie dla tego Związku Gmin Wiejskich. Bez względu na to, czy należymy do związku. Przypomnę tylko Państwu, że oprócz podejmowania uchwał Rada Gmina Staszewo może również wydawać oświadczenia, apele, to do tego nas poważnie statut. Także jeżeli byłaby jakaś ważna, istotna z punktu widzenia samorządności sprawa, możemy też takie oświadczenie wydać i przesłać do zainteresowanych instytucji. W świetle tego, co Pan przedstawił, bo tych wiadomości my nie mieliśmy, te 400 gmin, to uważam rzeczywiście, że to jest wcale nie dużo. Gdyby to było około 2000, tak? 1500, no to już by była to siła 400. 620. Jak? 620. I tak to jest mało. Uważam, że to jest mało. No i to troszeczkę też moje wyobrażenia zmienia, a Pan mówi, że tutaj, że my możemy jako gmina przesłać, przypuśćmy, jakieś tam swoje wątpliwości i tak dalej do tego stowarzyszenia i oni wezmą pod uwagę. Na pewno, jeśli by przesłał to członek stowarzyszenia, będzie się inaczej patrzyło na to, niż prześle to gmina, która nie jest członkiem. Na pewno przeczytają, no ale to już będzie inaczej. No nie wiem, mam wątpliwości. Wcale nie mówię, że nie mamy występować, zdecyduje obu radnych, ale te wątpliwości nie wynikają, bo no nie wiem, 1000 zł jest, to nie jest tak na gminę dużo może, a jesteśmy pełnoprawnym członkiem, ale jeśli nie korzystamy, nie jeździmy na te walne zgromadzenia, to nie wiem, czy to jest tak. Może jeszcze ja się wstrzymam. Do ilu stowarzyszeń przynależymy? Tak z pamięci, mniej więcej jest około 7. Jaki jest tytuł składki członkowskiej? Też w zależności to różne to są. No, od kilkuset do ponad 1000 złotych. Łącznie 18 tysięcy rocznie, tak, to nas kosztuje. No i teraz musimy się zastanowić, czy to jest duża kwota, czy jednak kwota, którą warto ponosić. Czy może jednak skupić się na przynależności do tych stowarzyszeń, które no, realne efekty są na wystawie. Wiecie, przepraszam, że się wtrącę. Wiecie, inna też była sytuacja w momencie, kiedy zawiązywano to stowarzyszenie. W ten czas rzeczywiście po zmianie, przypuśćmy u nas tego ustroju, po dojściu do władzy, przypuśćmy Solidarności, mówiło się o tym społeczeństwie obywatelskim. Rzeczywiście gminy miały większy wpływ na to, co się działo w kraju i nawet się z tym stowarzyszeniem, bo wiem, w Sejmie liczono. Teraz się sytuacja odwraca. Samorządy mają coraz mniej do powiedzenia i prawdopodobnie przy tej liczbie gmin, jakie należą do stowarzyszenia, te stowarzyszenie się za bardzo chyba nie liczy, tak mi się wydaje, bo no zmienia się w kraju, więc ja nie wiem, na pewno wielkiego powodzenia, czy jakiegoś wielkiego
znaczenia to stowarzyszenie w tej chwili chyba nie ma. Nie wiem, ja się wstrzymam, słuchajcie, ale to no, wasz wybór, no, bo to też są jakieś tam pieniądze. Jeśli nie uczestniczymy, nie korzystamy z tego, to nie wiem, czy jest sens. No mam wątpliwości, no mam wątpliwości. Dziękuję, proszę pana. Przez ten cały okres przynależności do tego stowarzyszenia, czy jakaś była wysyłana petycja, czy w ogóle jakaś pomoc z tej strony stowarzyszenia, czy do gminy, czy w ogóle jakaś pomoc, czy tylko przynależność. Nie było takiej potrzeby. Nie było potrzeby. Czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos? Jeśli nie, przystąpmy do głosowania. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem uchwały w sprawie wystąpienia ze Stowarzyszenia Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. 9 radnych głosowało za, 2 się wstrzymało. Uchwała została przyjęta i otrzymała numer 38/241/2018. Teraz zajmijmy się projektem uchwały, który został wprowadzony do dzisiejszego porządku posiedzenia w sprawie przekazania środków pieniężnych Ochotniczej Straży Pożarnej w Ostaszewie. Przypomnę, że na sesji w dniu 26 marca 2018 roku przyjęliśmy uchwałę nr 230 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej dla OSP w Ostaszewie. Panie sekretarzu, mogę prosić o omówienie konieczności zmiany tej uchwały w decyzji podjęcia nowej. To znaczy, sam tytuł nie został państwu zaproponowany, gdyż uchwała pierwotna brzmiała w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej dla OSP Ostraszewo. W związku z tym, że udzielenie pomocy może być realizowane tylko pomiędzy jednostkami samorządowymi, właściwym tytułem jest w sprawie przekazania środków pieniężnych. Stąd też tylko w sumie praktycznie zmiana kosmetyczna polegająca na zmianie tytułu. Dlatego chcę państwu zaproponować tu w sprawie przekazania środków pieniężnych OSP w Ostraszewie. Bo reszta tyle śmierci jest taka zawiodę. I tak głowa. Dziękuję. Czy państwo radni mieć pytania? Ja może, proszę. Może bym tylko dodał. Nie wiem, czy pan wójt wie, przypuszczam, że wie, że to się nie skończy na 400 tysiące. To wprowadzimy, byłem za, no i chyba dzisiaj też będę, ale ze źródeł nieoficjalnych, a z wiadomości ze straży powiatowych wiem, że będą występować o dalsze pieniądze, żeby na ten samochód, żeby samochód otrzymać. Bo tak jak pamiętacie, najpierw daliśmy 400 tysięcy do Nowej Kościelnej, potem musieliśmy dopłacać. I będzie to samo teraz, bo to no, z poważnym człowiekiem ze straży powiatowej rozmawiałem i mówią, że za te 400 tysięcy my nie dostaniemy, jeszcze trzeba będzie dopłacić. No ale tak mówię, żebyście wiedzieli, bo tak będzie. W tej chwili jestem za. Proszę? No gdzieś około 100 tysięcy. To proszę bardzo. Szanowni Państwo, Panie Andrzeju, coś Pan wie, że nie do końca... No do końca na pewno, ale rozmawiałem ze strażakami. Tak, proszę Państwa, gmina, Państwo przekazaliście 400 tysięcy na zakup nowego samochodu dla OSP Ostraszewo. Komenda Powiatowa Policji podpisała, Straży Pożarnej, przepraszam, podpisała również z naszymi, z naszym prezesem OSP Ostraszewo umowę na dofinansowanie w kwocie 280 tysięcy złotych. I tu się rozchodzi o 100 tysięcy, które OSP Ostraszewo ma otrzymać od Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. W tym przypadku, proszę Państwa, pojawił się taki pomysł. Czy Rada Gminy czasami nie dałaby 500 tysięcy, żeby teraz szybciej włożyć przetarg, a chodzi o to, że Narodowy Fundusz dłużej rozpatruje te 100 tysięcy. Te pieniądze są pewne. Po prostu to by tylko przyspieszyło zakup nowego samochodu. Na dzień dzisiejszy no nie możemy sobie pozwolić, żeby kolejne 100 tysięcy zarezerwować na rozpoczęcie procedury tej przetargowej, której podpisali umowy,
W związku z tym ja już ze strażakami rozmawiałem, musimy to robić tak, jak było w ostatnim roku. W gminie Stegna tam również strażacy otrzymali od narodowego funduszu, tam gdzie jest 100 tysięcy. Trwało to też trochę dłużej i gmina wyłożyła te pieniądze ze swoich, za narodowy fundusz. W naszym przypadku ważne jest, że Państwo przeznaczyliście te środki. Strażacy złożyli wniosek do narodowego funduszu i oni teraz oczekują na podpisanie umowy na te 100 tysięcy. Po podpisaniu umowy na 100 tysięcy będą mieli z trzech źródeł 780 tysięcy na zakup nowego auta i w tej kwocie muszą się zmieścić. Także to miał być tylko pomysł taki, żeby gmina wyłożyła 100 tysięcy w celu przyspieszenia procedury przetargowej. My nie mogąc na to pozwolić, rozmawiałem z strażakom to wytłumaczyć. Przyjęli te wiadomości, czekają na pieniądze z funduszu. No i dobrze, no i... Ale mnie, panie Wójcie, chodzi o to, że są tu pewne niedopowiedzenia. Pan powinien to wcześniej powiedzieć, no, tak? Że jest taka sytuacja i tak dalej. Ja się dowiaduję gdzieś rzeczywiście ze źródeł no, strażackich, ale nie wiem wszystkiego do końca. Jeśli mam wątpliwości, to chcę, żeby mi to wyjaśniono. I teraz, jeśli jest prawdą to, co pan mówił, to nie ma sprawy. Ja i tak bym za tych 400, za tymi 400 tysiącami bym głosował, ale chcę znać sprawy do końca, nie tak pół prawdy. Wyjaśnił pan w porządku. Jak bym, proszę państwa, uznał to, że mamy tyle środków i dałoby radę, to oczywiście by państwu wcześniej powiedział, ale jeżeli ja to sprawdziłem z panią skarbnicą, no nie możemy sobie pozwolić na to, to nawet państwu takich rzeczy nie proponuję i nie opowiadam, bo to jest to bezcelowe. Dlatego chciałbym pomóc strażakom przyspieszyć tą procedurę. Nie możemy sobie to pozwolić. Czekamy na narodowcy. No dobra, panie wójcie. Ja jestem jeden radny, który coś o tym wiedział, nie do końca, znając sprawę, tak? Ale może takich więcej tu by było, no jakby wyjaśnił pan, by nie było problemów. Ja rozumiem strażaków, oni no, mają różne podejście do radnych, różnymi rozmawiają i może od pana zaczerpnie w ten sposób. Możliwe. Nie wiem. W najgorszej sytuacji chyba nie są, mają chyba jeszcze... Nie, tu chodzi o tylko przyspieszenie, żeby to było jeszcze w okresie wakacyjnym, po wakacyjnym, no trzeba będzie poczekać. Najważniejsze, że mają te pieniądze przyznane. W zupełności musi wystarczyć to. A jak było z Nowogrodzkiego? Przecież tam najpierw daliśmy 400 tysięcy, a potem jeszcze podejmowaliśmy następną uchwałę, bo jakoś tam to... Ponieważ otrzymaliśmy... Jak to było te przyspieszenie, czy ja? Nie. W przypadku Nowej Kościelnicy otrzymaliśmy dofinansowanie dodatkowe od Warszawka, 60 tysięcy. I te 60 tysięcy otrzymała gmina i my przekazaliśmy 460 strażaków. W tamtym roku podobną sytuację była teraz OSP Ostoszewo miała gmina Stegna, jednostka z gminy Stegna, nie wiem, Janta, czy Janta. I oni dostali właśnie z narodowego funduszu i tam prawdopodobnie było w ten sposób, że przyspieszono w ten sposób. No dobra, jeśli pan tak mówi, to jestem za. Nie 100 tysiącami, tylko tymi tu zabrać. Czy jeszcze jakieś pytania, które tutaj państwo macie? Uchylimy w ten sposób uchwałę numer 36/230/2018, teraz 26 marca 2018 roku, a pomoc zostaje bez zmian w wysokości 400 tysięcy złotych brutto. Jeśli nie ma pytań, przystąpię do głosowania. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem uchwały w sprawie przekazania środków pieniężnych Ochotniczej Straży Pożarnej na Staszewie? Proszę o podniesienie ręki. Jednogłośnie. Dziękuję. 13 radnych głosowało za. Uchwała została przyjęta i otrzymała numer 38/242/2018. Kolejny projekt uchwały dotyczy ustalenia wynagrodzenia wójta gminy Ostaszewo. I od razu spieszę z wyjaśnieniami. W dniu 15 maja 2018 roku Rada Ministrów wydała rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych i to rozporządzenie wprowadziło pewne zmiany w wynagrodzeniach organu wykonawczego w gminie. Mianowicie pewnie mieszkańcy się orientują i państwo radni, że rządzący postanowili
obciąć troszeczkę wynagrodzenia, uznając, że są one zbyt wysokie, wójtów, burmistrzów, prezydentów miast. Postanowiono, że w tym rozporządzeniu, że w gminie do 15 tysięcy mieszkańców, czyli w takiej jak nasza, od 1 lipca 2018 roku wynagrodzenie zasadnicze przysługuje w widełkach od kwoty 3400 zł do kwoty 4700 zł. Pan wójt zgodnie z poprzednio obowiązującą uchwałą miał kwotę wynagrodzenia zasadniczego 5000 zł. Stąd konieczność dostosowania naszej uchwały do przepisów nowego rozporządzenia. I w związku z tym zaproponowano w projekcie tej uchwały, żeby zmniejszyć do kwoty wynikającej z rozporządzenia, ale żeby pan wójt nie został pozbawiony części wynagrodzenia, żeby zmienić również kwotę dodatku funkcyjnego i dodatku specjalnego. Na wspólnym posiedzeniu komisji radni doszli do wniosku, że wynagrodzenie miesięczne pana wójta powinno składać się z następujących części. Wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 4700 zł, dodatek funkcyjny w kwocie 1900 zł i dodatek specjalny w wysokości 30% łącznego wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego, co daje kwotę niemalże identyczną, jaką pan wójt otrzymywał na mocy poprzednio obowiązującej uchwały. Także nie jest to żadna podwyżka, jak mogłoby sugerować tytuł uchwały, to jest po prostu dostosowanie naszej uchwały do nowych przepisów rozporządzenia, ażeby były one, żeby ta uchwała była zgodna. Czy państwo radni jeszcze jakieś uwagi, pytania macie do projektu tej uchwały? Proszę bardzo. Ja bym chciał jeszcze zwrócić uwagę na ustalenie wynagrodzenia wójta. No bo faktycznie sam to zaproponowałem, to obniżkę w stosunku do propozycji. Będę za tym głosował, ale wydaje mi się, że to nie będzie jednak to, co mówi ustawa. Powiem wam, jak na przykład w Warszawie to, może słyszeliście, jak tą ustawę pominięto, czy jak. W Warszawie zrobiono tak, że dla pani Gronkiewicz, żeby być w porządku do ustawy, obniżono wynagrodzenie zasadnicze o 20%. Czyli okazuje się, bo nie liczy się podobno to do pozostałych czynników funkcyjnego, tak i specjalnego. Mówi się w ustawie o wynagrodzeniu zasadniczym, obniżono o 20%, natomiast podniesiono dodatek funkcyjny, dodatek specjalny. Bo o tym w ustawie się podobno nie mówi i wyszło, ta pensja pani Gronkiewicz wyszła na tym samym poziomie, co miała, ale Urząd Miejski tam, czy Stołeczny w Warszawie dostosował się do tych przepisów. I tutaj ja mam wątpliwości, bo wynagrodzenie zasadniczego no trochę jest obniżone, tak? Bo 1700, a tu było 5000. To jest trochę. Ja przeliczałem to. Gdybyśmy wójtowi te 5000 zdjęli 20%, tak? To by było 500, dobrze? Nie, 1000 zł by było trzeba obniżyć. I teraz jak dodałem dodatek funkcyjny maksymalny i dodatek specjalny maksymalny, to cholera, mimo wszystko wójt by nie został na tym poziomie, musiał być parę groszy mieć mniej. Czyli ja będę głosował za tym, co my ustaliliśmy na komisji. Tylko mam wątpliwości, czy potem, przypuśćmy w Urzędzie Marszałkowskim, prawnicy wojewódzki, tak, nie przyczepią się do tego, że miało być obniżone o 20%, a nie jest. Tego się trochę boję, no ale to będziemy patrzeć potem. No oczywiście, tak organ nadzoru zawsze ma prawo skontrolować naszą uchwałę pod kątem legalności. No właśnie, więc i będziemy czekać na ewentualne rozstrzygnięcie nadzorcze. Ja tak uważam. Czy ktoś jeszcze chciałby się powiedzieć w tej sprawie? Czyli
Dla przypomnienia. Tak? Chyba, bo te wynagrodzenie zasadnicze w ustawie było w widełkach i teraz ja rozporządzeniu. Ja teraz nie wiem, bo na przykład w Warszawie nie wiem, jaka była ta górna granica, bo wójtowie nasi mieli zawsze tą właściwie najniższą. Tak zawsze jest. W takim dużym mieście na przykład mogło być od na przykład 4500 do 7000, nie? I tutaj trudno rozpatrywać te 20% mniej więcej, nie? Tak, ale ustawa jest ustawą i nikogo nie obchodzi, czy w Warszawie jest tyle, czy w Ostaszewie jest tyle. Tam taka możliwość była. Natomiast jak ja przeliczyłem, to my takiej możliwości nie mamy. No. Dlatego jestem, żeby zostało to, co ustaliliśmy na komisji. Szanowni Państwo, oczywiście wynagrodzenie zasadnicze jest uzależnione od wielkości jednostki samorządu terytorialnego i od 1 lipca 2018 roku. Może tylko dla porównania. Do 30 czerwca prezydent miasta stołecznego Warszawy mógł mieć wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 6,5 tysiąca, teraz może mieć 5200. Prezydenci miast powyżej 300 tysięcy mieszkańców mogli mieć od 4800 do 6200, teraz od 3800 do 5000. Do 300 tysięcy mieszkańców mogli mieć również od 4800 do 6200, teraz 3800 do 5000. Natomiast wójtowie i burmistrzowie w gminach do 15 tysięcy mieszkańców, czyli takich jak nasza, poprzednio mogli mieć od 4200 do 5900, a teraz od 3400 do 4700. Ale już w gminach od 15 tysięcy do 100 tysięcy mieszkańców, poprzednio było od 4,5 do 6 tysięcy, teraz od 3600 do 4800 zł. A w gminach największych, tych powyżej 100 tysięcy mieszkańców, poprzednio od 4800 do 6200, teraz od 3800 do 5000. Także jest wysokość zróżnicowana w zależności od wielkości samorządu terytorialnego. A panie przewodniczący, a spojrzy pan w Warszawie dodatek ten specjalny, tak? Funkcyjny. My mamy 1900. 2500 w Warszawie. Właśnie, teraz mogli na zasadniczej zejść, ale podwyższy funkcyjny i dodatek specjalny, tak? Dodatek specjalny się liczy i od zasadniczego, i od funkcyjnego. Czyli nawet jak dalej tej gronkiem 40% i od zasadniczego i funkcyjnego, to było o wiele więcej. A tu nie możemy takiego manewru zrobić. Bo tutaj widać, że już są mniejsze. Czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos? Ostatecznie w trakcie komisji ustaliliśmy kwotę 4700 zł, 1900 i 30%. Tak, i ja to podtrzymuję, za to głosuję. Chyba, że inny znaczy. Czy ktoś jeszcze chciałby, zanim zamknę dyskusję, coś powiedzieć? Jeśli nie, przystąpię do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia wójta gminy Ostaszewo? Proszę o podniesienie. Dziękuję bardzo. 13 radnych głosowało za. Uchwała została przyjęta i otrzymała numer 38/243 na 2018. Szanowni Państwo, proponuję teraz 5 minut przerwy, po której rozpoczniemy procedurę związaną z przyjęciem sprawozdania finansowego i absolutorium na 5 minut przerwy.